Witam tu Andrzej zitryjny świat ducha chciałem się dzisiaj z wami podzielić odkryciem takim, no nie za przyjemnym odkryciem, ale jednak związanym z narcyzmem, narcyzmem rodziców wobec dzieci, tym razem dorosłych dzieci, narcystycznych rodziców. I. To jest odkrycie takie, że Narcyz dzieli się swoją śmiercią, ze swoimi dziećmi w drugiej fazie swojego życia, jako rodzic. Już taki starszy, czyli senior. Tak jak, jak miał małe dzieci się dzielił. Czym innym, to teraz się dzieli czym innym. I powiem Wam, jak to jest. Pierwsze, co to chciałem podziękować wszystkim, którzy wpisują tutaj komentarze, dzielą się swoimi historiami. To jest bardzo dla mnie pomocne, wspierające. Dziękuję również tym, którzy wspierają. No, też i finansowo mój kanał, bo można przekazać datek, także dziękuję, bo to mi daje takie konkretne bardzo wskazanie, że jest to dla Was wa wartościowe to co robię, także też dziękuję bardzo. I teraz co? Temat. Narcy dzieli się swoją śmiercią. Właściwie to jest taki temat, jakby to powiedzieć, trochę tabu, bo w naszym społeczeństwie ta śmierć jest jednak y, nieprzychylnie rozważana. No, jest odprowadzana od na cmentarz i tam pozostawiana. No, w jakiś tam sposób oczywiście jest to rozsądne, że nie żyjemy tym codziennie i to, że. Możemy coś przesmucić, że mamy żal po stracie bliskich osób i kończymy to, że żałoba się kończy. To jest bardzo ważne i wartościowe, to jest oczywiste. Natomiast jakby nie słyszałem nigdy, nikt jakby nie przypuszcza, że wielu, wielu ludzi, którzy są dorosłymi. Dziećmi osób narcystycznych jest zanurzanych w śmierci za życia przez wiele lat. I przez kogo? Przez własnych rodziców. No można powiedzieć nie do końca przez własnych rodziców, jako że tam są ciemne siły duchowe, ale to jest jakby taka druga faza życia rodzica, dziecka, które, no i teraz jest już dorosłe. I właściwie dziesiątki, setki filmów o narcyzmie przesłuchałem, ale nigdy nikt nie powiedział, że narcyz dzieli się swoją śmiercią. To może być dosyć powszechne. Mogę powiedzieć tak, że można przypuszczać, że tam gdzie... Dorosłe dzieci nie, nie były w stanie odłączyć się od swoich rodziców, gdzie zostały z nimi mieszkając w ich w domu, a takie sytuacje są w Europie coraz częstsze, mówi się o bardzo dużej, dużym procencie dorosłych, młodych, dorosłych żyjących, w, w tym samym domu mieszkaniu co rodzice, w bardzo dużym stopniu, to tacy rodzice narcystyczni mogą bezpośrednio oddziaływać na dzieci i siać swoim nieszczęściem życiowym. Bo narcyz dla mnie jest wielkim nieszczęściem życiowym. Jest to choroba psychiczna. Psychologowie to nie bardzo chcą na to przyznać, no bo to by było zbyt szerokie. Prze... Ale niektórzy tam po cichu mówią, że to, że to można nazywać i że to zaburzenie, że, że to jest zaburzenie, no to jest to opis taki. żeby nie było to źle widziane. Ale tak naprawdę jest to, jest to. Jest to chorobliwe, tak? Co więcej. Tak jak w pierwszej fazie rodzic narcystyczny obdarzał w cudzysłowie, zrzucał na swojego potomka na córkę, na syna. Rzeczy niedobre. Nie, niezadowolenie zrzucał z siebie na drugą osobę. Jeżeli ta córka robiła coś nie po myśli narcyza, to on miał na kogo się wyżyć, na kim się wyżyć, że na niezadowolenie miał z córki, a nie z siebie. Jeżeli. Miał wstyd w sobie, to wstyd miał z córki, z syna, że im coś nie poszło dobrze. I poniżał ich, a nie, nie popatrzył się na siebie, że to on sam czy ona sama, ten narcyzm na sobie ten wstyd. Wywyższanie się ponad swoje własne dzieci. To jest u narcyza, no to jest niehumanitarne. To w tym momencie te dzieci są spychane w dół. Zamiast być wspierane dzieci przez osobę narcystyczną rodzica, zamiast tego to one, na nich się narcyz buduje swoją przewagę, swoją wielkość, swoją wspaniałość. No zobacz, jak wychowałem tutaj swoją córeczkę, zobacz, jak ten chłopiec, jaki jest fajny, zobacz. Dlaczego? To jest kompensacyjne u narcyza. Zamiast mieć swoje osiągnięcia w sobie, dla siebie, to buduje się na swoich dzieciach, jednocześnie je poniżając. Bo to już samo dziecko z siebie nie, nie nie ma teraz, nie ma przydawanych cnót, że to dziecko samo poradziło sobie, że to dziecko zrobiło, tylko to jest dziecko narcyza. I to, to jest właśnie czerpanie narcystycznego zasilania z dzieci. Narcyz się nie chce przyznać do błędów, ale dzieci ma na podrędziu, to będzie z dzieci czerpać zasilanie, bo będzie się na nich budować. Będzie mówić, że to dziecko popełniło błąd, to ono nie umie żyć. I sam w sobie ten narcyz, narcyska potrafi się. Od pozbawić się odpowiedzialności za błędy, po, pozbawi się od, odpowiedzialności, ponieważ zrzuca od, odpowiedzialność, zrzuca to oskarżanie z siebie na dziecko, że, ja, że on ten narcyz nie musi siebie oskarżać już, tylko już ma kogo. Ja tak wyliczam, bo to, co wy pewnie już znacie, przerzuca odpowiedzialność na innych, na dzieci, prawda? Bądź sam nie chce brać. To są stany przerzucania projekcji w pierwszej fazie życia narcyza. Pierwsza faza się kończy. I kończą się również wytłumaczenia psychologiczne, bo w tym momencie no, rozumiemy, że dziecko narcyza już powinno samo działać, już jest na swoim, już jest y, usamodzielnione itd. A niekoniecznie, wcale niekoniecznie, przecież jeżeli takie dziecko nie pracuje nad sobą, a większość nie pracuje, jeżeli dziecko nadal jest bardzo mocno przywiązane do y, matki, do ojca, a większość jest. No ja wiecie, ja widziałem no, patologie takie, że, że matka dzwoni do swoich dorosłych synów prawie że codziennie i po, po kilkadziesiąt minut z nimi rozmawia. To, to się nazywa takie mikrozarządzanie, micromanagement, można powiedzieć, tak? co mama będzie uznawać za dobre do posunięcie w życiu. No, fajnie, że, że, że może pomóc, że może wesprzeć tam w rozważaniach, w, w tych. dopracowaniu do, do tego życia. Ale to życie dziecka jest nadal zależne od, od matki. To dziecko może mieć kilkadziesiąt lat. A matka może cały czas chcieć ustawiać to życie. Być może, że się czuje w. Winna, bo widziałem nieraz, że, że w takim układzie to ojciec jest tym, który opuścił dom, który zostawił, czy to fizycznie, czy to psychicznie, poprzez na przykład alkoholizm i po prostu wzruszył ramionami na dzieci, tak? Raz, że ich nie wychował, drugi raz, że się od nich odciął. Także jest druga faza rodzicielstwa. Patologiczna faza. I tutaj narcyz też robi krzywdę dziecku swojemu, tylko że robi większą krzywdę większego kalibru, według mnie. Bo na osoba narcystyczna, narcyz... Narcystyczny rodzic już wchodzi w fazę przed śmiercią, przed swoją śmiercią. Według mnie narcyz dosyć szybko kontaktuje się ze swoją śmiercią. Może mieć 30 lat, 40 lat taki człowiek, 50, no może 30 to przesadzam, ale 40-50 lat narcyz i. On się zaczyna kontaktować ze swoją śmiercią, z energiami śmierci. To wydaje się być o wiele za wcześnie, ale on z tą śmiercią, z tymi ciemnymi siłami duchowymi flirtował od początku. Od początku. Przecież to, że, że, że narcyz jest narcyzem, to oznacza, że właśnie. Ma kontakt z ciemnymi siłami duchowymi, z tymi, którzy pogrążają innych. A, a w pierwszej kolejności samego zainteresowanego, czyli narcyza. I teraz, jeżeli przez pierwszą fazę swojego życia narcyz się próbował Odseparować, dystansować od tego, co Wam przed chwileczką wyłuszczyłem, wy, wyliczyłem, czyli od niezadowolenia wobec siebie, od wstydu wobec siebie, od poczucia niższości wobec w sobie, od odpowiedzialności swojej. On się od tego wszystkiego, czy ona się od tego wszystkiego dystansowali. To teraz przy. przechodzą w cysłowie. Maksimum aktywności życiowej i zaczyna się łączność, rozpoznanie, że jest coś takiego jak śmierć. Oczywiście to będzie najpierw dotyczyło podświadomości. Ten człowiek najpierw będzie widzieć, że nic się nie zmienia w jego życiu na lepsze, że oczekiwał, a, a tak naprawdę przeżywa rozczarowanie. I od tego momentu zaczyna się zsuwać ku śmierci własnej. Tyle, że tego nie chce. I ten sam mechanizm zastosuje wobec śmierci. Będzie ją wypierał. Ja to widzę. Ja to widzę. U moich znajomych, u siebie, jak, jak moi rodzice żyli. Oni to wypierali. O tym się nie mówi. Wypierali tą śmierć, że to ich nie będzie dotyczyć, że to nie, to nie oni umrą. A powoli mieli coraz więcej chorób, mieli coraz więcej y, dolegliwości, dysfunkcji, różnego rodzaju. Tyle, że nie chcieli się do nich przyznać. To, to raz. A druga sprawa, że właśnie w formie takiej psychologicznej projektowali to na dzieci, że to dzieci miały to przeżywać za, zamiast nich. Patrzyli się na dzieci, jakby to dzieci miały umierać. Ten narcyz sam. Przestaje się rozwijać, tutaj znowu druga lista, ale z drugiej fazy rozwojowej. Przestaje się rozwijać, tam rozwój się powstrzymuje albo jest degeneracja. I ta jest, to jest projektowane na dzieci, że narcyzm sądzi, że on jest, on, on nie, nie, nie cofa się, to, to dziecko powstrzymuje w rozwoju. Oczywiście podświadomie, to, on nie, to nie jest osobowościowe, nie, 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 nie robi tego w, 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 jakby to powiedzieć jawnie osobowościowo. Nie, nie mówi, ty się teraz zatrzymaj, moje dziecko, mój synu, moja córko w rozwoju, a ja nadal będę żyć. Tego nie mówi, chociaż jest to taka rzeczywistość. Narcystyczny ojciec, narcystyczna matka promieniują swoją śmiercią na, swoich, na swoje dzieci. Nadal mogą deklarować, że chcą dobrze dla dziecka. Chcą, żeby się wreszcie poradziło, ale już to wreszcie to oznacza, że już jest ta druga faza, bo już, już jest. To tak bardzo delikatnie podkreślane, że to do, do tej pory sobie syn nie poradził, no to no może wreszcie. To jest właśnie ukryte przerzucanie śmiertelności własnej. Tego, że osoba narcystyczna już ma frustrację swoim życiem, niezadowolenie. Swoim życiem i przerzuca to niezadowolenie na swojego syna, na swoją córkę. Kolejna sprawa. Najpierw uzależnia od swoich decyzji narcyz, a potem, w drugiej fazie życia narcyza, to dziecko, dorosłe dziecko narcyza jest psychicznie uzależnione. I teraz jak narcyz sztywnieje, tam się beton robi w środku, to w tym momencie ta decyzyjność jest również przekładana na dziecko. Dusza do duszy mówi: Nie masz prawa działać. Dusza narcyza mówi: Ja się czuję coraz bardziej sztywno, coraz jestem bliska bardziej śmierci, to ty moje dziecko będziesz teraz to nosić. I takie dziecko zaczyna się usztywniać, zaczyna się usztywniać w swoim losie, zaczyna się usztywniać w swoich dzieci w decyzjach. Nie, może samo dziecko, dorosłe dziecko, może czuć brak poruszenia, brak chęci działania, brak chęci do, do, do życia. Także narcystyczny rodzic, oczywiście z inspiracji ciemnych sił duchowych, zaczyna deptać to życie, które przekazał deptać u dorosłego dziecka swojego. To jest właśnie wymiar, na ile moralne są te ciemne siły duchowe, co inspirują narcyza. Tam nie ma moralności, tam jest nadużycie najbliższych osób, dręczenia, wykorzystywania, wykorzystanie seksualne dzieci, własnych dzieci. To jest od ciemnych sił duchowych. Był tam kiedyś taki, taka opowieść o, jak to można powiedzieć, półbogu, bogu, chyba greckim, greckim bogu, który zjada swoje własne dzieci. I to chyba był Chronos, chyba Saturn był. I tutaj macie dokładnie to. Tutaj na obrazku macie samotnego wędrowca przez nieprzyjazny krajobraz, w którym nie ma zieleni, w którym trzeba samemu sobie poradzić, bo nie ma wsparcia. I to jest obraz dziecka narcyza, które żyje z tym, co osoba narcystyczna daje mu jako dziecku. W drugiej części życia narcyza. Ta. Osoba narcystyczna nadal jest niechętna wobec dziecka, swojego dziecka, ale ta intensywność, tak jak ja widzę u moich znajomych, się zwiększa. Intensyfikuje się, chociaż nie musi na zewnątrz być bardziej jawna. To chodzi o to, że ten narcyz kontaktuje się, konfrontuje się z własnymi coraz gorszymi stanami życiowymi jakimiś chorobami poważnymi tym, że już ma do, dużo, dużo lat. I, I przerzuca to na dziecko, nadal nie docenia dziecka. Jest uszczypliwy. I nadal ocenia krytycznie i. Nie, 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 nie wyobraża sobie sukcesu swojego dziecka, nadal wyobraża sobie, że jeżeli będzie dziecko uszczypliwie krytykować, to to dziecko coś osiągnie. To na początku tej drugiej fazy. A później, jak dziecko ma trudności z osiąganiem, jak dziecko chce iść swoją drogą, to już nawet nie ma nadziei tym narcyzie, dla własnego dziecka, a tylko uszczypliwość zostaje, a tylko uwagi takie cierpkie, nie niewspierające zostają u narcyza. Jak z takim człowiekiem żyć? Prawda? Bo to już Ciemne się wylewa po prostu z takiego człowieka. To ciemne energie wylewają się. Już, już nie, ma, nie ma ograniczenia, otamowania. Narcyz już się nie, nie, nie ogranicza. Już, jakby to powiedzieć, osobowość, ludzka osobowość narcyza słabnie. Słabnie i się ta ciemność wylewa i przechodzi na otoczenie, w tym oczywiście na dzieci. także może to brzmi bardzo przykro i okrutnie, ale w drugiej części życia, z czasem, z czasem, narcyz promieniuje śmiercią i to jako dar ma dla dziecka, swojego dziecka, wyobraźcie sobie. No i tak jak mówię, jest krytyka, jawnie, z ukrycia, uszczypliwość, jeszcze rozczarowanie swoim życiem. Narcyz jest rozczarowany, ale będzie to okazywał swojemu dziecku, że jest rozczarowany swoim dzieckiem, z jego życiem, bo to ciągle jest projekcja. Narcyz jest bardzo mocno przesiąknięty mechanizmem projekcyjnym. Narcyz będzie blokować czyjeś działania, usztywnać je z powodu właśnie tego, że sam w sobie to przeżywa, a nie chce tego u siebie, będzie blokować. Będzie się chciał podzielić z dziećmi, ze światem. Jeżeli jest szefem, będzie blokować działalność organizacji, firmy, będzie blokować, usztywniać, co może, bo on nie chce tego u siebie, chce odrzucić to się od siebie, to przeżywa, ale nie chce tego przeżywać. Będzie się chciał podzielić swoją śmiercią, za życia. I to, co ciekawe przez czasami sporo lat. Wiele, wiele lat będzie tak promieniował tymi energiami śmierci. Także dzisiejszy temat ostry, ostry. No i teraz co zrobić? Co z tym zrobić? Ja tutaj nie mam od odpowiedzi na dzisiaj, bo to temat jest bardzo świeżutki u mnie. Ale jak patrzę się po sobie i moich. Kolegach, koleżankach, koleżankach może mnie mała u koleżanek. Natomiast to widzę, że, że tak, to, tak to bywa. Tak to bywa. Jeszcze myślę, że kobiety sobie jakoś radzą, bo kobieta jest taką powiedzmy sobie, jakby to powiedzieć, kapłanką życia. Sam, sama w sobie. Ma fizjologicznie to umocowane bycia kapłanką życia, da, dającą życie, prawda? Bezpośrednio dającą. To może jest różnica. Napiszcie mi w komentarzach, jak to widzicie. Natomiast ja widzę, że mężczyźni, którzy są synami narcyzów, przeżywają to, w cudzysłowie, biorąc na klatę. To znaczy, biorąc to jako takie jakie jak, jak dostają, nie, nie zastanawiają się za bardzo, ponieważ też nie widzą tego,. Nie, nie, nie widzą tego, tego ukrytego przekazu energetycznego tych energii ukrytych, które, o których ja dzisiaj mówię, no bo mało kto w ogóle chyba jest świadomy tego, że coś takiego się wydarza. Nie, nie mówię Wam, nie. nie Widziałem tego, nie słyszałem tego w żadnym przekazie, ani w książkach, ani w filmach, coś tam, tak? Jeszcze uwiedzenie seksualne e, dziecka przez rodzica jeszcze jest jakoś tam od czasu do czasu. Przekazywane, jakaś tam pojedyncza książka, jakiś tam pojedynczy film się znajdzie, tak? Uwiedzenie seksualne, ale już i to jest rzadkość, tak? No bo to takie tematy są tabu, o których byśmy nie chcieli myśleć, nie chcielibyśmy tego widzieć, prawda? Nie chcielibyśmy się o tym zastanawiać. No, nie wiem, czy byście chcieli się o tym zastanawiać, ale myślę, że warto. Dlaczego? Dlatego, że można to odesłać do. Te energie, te wszystkie postawy odesłać do nadawcy, nie, nie do adresata. Adresat to jest ten, do, któr, do którego list idzie, a my od adresata, czyli od nas samych, odsyłamy to do nadawcy. To nie jest nasze. To promieniowanie śmiercią i no można powiedzieć, że to jest w cudzysłowie życzenie śmierci, tak? Pro, projektowanie tej, tej, tej energii, tej sztywności, tej, tej braku rozwiązań, braku nowości. To jest dzielenie się śmiercią. My nie, możemy nie chcieć tego. Tak? Możecie nie chcieć tego. Ja tego nie chcę. Odsyłam to. Odsyłam to do kogo? Do poprzedników w rodzie. Do rodziców. Do dziadków. Do pradziadków. To jest trochę chyba pracy nad tym. Chyba trochę pracy będzie z tym. Nie wiem. Nie wiem. Także dzisiaj taki temat podjąłem. Napiszcie co o tym sądzicie. No i mam nadzieję, że że Wam to coś da pozytywnego w Waszym własnym życiu. Że będzie bardziej żywotne, że Wasze życie będzie radośniejsze. Że będziecie mniej mieć tego właśnie takiego krajobrazu zimowego jakąś szarugą, że jakąś zawieją śnieżną. Z powodu tych sztywnych energii, i że będziecie się cieszyć radosnym, wibrującym życiem u siebie samych, czego Wam życzę, i sobie, sobie tam jak najbardziej też. Pozdrawiam.